W grupie zadań twardych pod numerem 61 znajduje się projekt muzyczno-naukowa ścieżka doświadczeń na terenie szkoły podstawowej numer 8 i numer 13 oraz przedszkola numer 13. Jego pomysłodawcą jest Mariusz Synówka. Projekt zakłada stworzenie trzech nowych edukacyjnych placów zabaw na terenach wspomnianych placówek oświatowych. Urządzenia, które będą inną, nową formułą placu zabaw niż typowe huśtawki, karuzele i drabinki. Mamy możliwość, kupując kilka ciekawych urządzeń, możliwość dać im szansę na taką rozrywkę, która zmusi ich do myślenia, do koncentracji, do zwiększonej uwagi nad tym, czym się będą zajmować. Myślę, że to będzie pozytywnym tylko skutkiem dla dzieci. Zwłaszcza, że to będzie w szkołach, no i to są miejsca, które są ogólnodostępne, więc będą mogli z tego skorzystać również inni mieszkańcy, nie tylko uczniowie. W sumie w tych trzech miejscach zamontowanych może zostać aż 30 urządzeń. Będą to tablice edukacyjne, będzie tak zwany kulodrom, będą dzwony rurowe, będą głuche telefony, będą zegary słoneczne. Takie elementy, które wprowadzają w życie, pokazują różnego rodzaju ciekawe zjawiska, z którymi mamy do czynienia na co dzień. A często nie zdajemy sobie sprawy, nawet my dorośli, w jaki sposób się one tworzą, skąd się biorą. Muzyczno-naukowa ścieżka doświadczeń ma być miejscem, które będzie uczyło, zaciekawiało i bawiło. Przypomnijmy, na ten projekt można zagłosować w jeleniogórskim budżecie obywatelskim na 2021 rok. Znajduje się w grupie zadań twardych pod numerem 61.